Siema, siema, witam Was, jeszcze w niedzielę. Co, jestem już w aucie, muszę się rozpakować. Pościel pozakładać na łóżko, posprawdzać samochód. I co, i będziemy lecieć. Bukaresz plus Cluj-Napoca, także. Rozpakujemy się, sprawdzamy auto i startujemy. Dobra, przyjechałem dzisiaj trochę wcześniej. Kurde, bo miałem pościel w domu, musiałem wyprać, odświeżyć standardowo co 2 tygodnie i kurde, zimno i teraz trzeba to pozakładać, teraz trzeba to ładnie pozakładać, posprawdzać auto dookoła i będziemy co? Będziemy sobie lecieć, kurde, 2 miejsca rozładunku, Cluj-Napoca plus Bukareszt. Na jutro gdzieś koło 11 powinni żeśmy być w Cluj-Napoce i na wtorek na rano Bukareszt. Także pokażę Wam kanion, goloneczkę rumuńską, zjemy, jem rzadko, dawniej to była co trasa była golonka. Teraz już nie, teraz raz tam na 2 miesiące. Ostatnio chyba jadłem w październiku. Także. Także co? Także nie, teraz staram się uważać, bo jednak no ma troszkę witamin i kalorii. Także rozpakuję się, sprawdzimy auto i będziemy startować. Dobra, jedzonko wpakowane, jogurciki, skyry i tym podobne, obiady, wszystko zapakowane w pojemniczki, tylko gotowe do odgrzania. Także reszta suchego do góry. Idziemy sprawdzić naczepę, opony. I co? I lecimy dalej. Dobra, bierzemy nową miotełkę. Idziemy ją włożyć na naczepę. Posprawdzamy. Przewody wyspinane. Auto czyściutkie. Opony, wszystko git. Zobaczymy na pakę, co tam się dzieje. Raczej nie powinno się nic dziać. Wszystko stoi pięknie, ładnie. Fajny towar. Jeszcze druga strona. Najważniejsze. Dobra. To jest zapięte ładnie. Także co? No jest git, nie? Jest gites, można ruszać. Siema, nocna wita. Wszystko fajnie szło z bazy na Słowację, pięknie przeleciało. Doleciałem do Serpentyn. No i oczywiście musieli się trafić zamulacze. Pytałem na radiu, czy to nie jacyś Serbowie albo Mołdawcy, ale okazało się, że to jadą Polacy. I naprawdę przesadzają, bo w zabudowanym jadą 4 dychy, poza terenem zabudowanym 60-55. No tu jest taki odcinek, że naprawdę no nie ma ich gdzie wyprzedzić. No i co? Zaraz będzie górka w Lipnikach i pewnie trzeba będzie przyryzykować i ich wyprzedzić. Może akurat będzie ktoś leciał z góry, to się spytamy, czy na szczycie gdzieś nie stoją i
Naprawdę, kurde, no człowiek leci tą nocką, żeby nadrobić. To tak zamulają, no teraz zabudowany, nie będę ściągał kamery ze statywu, zabudowany teren. No nawet cztery dychy nie jadą, nie? Nie wiem, czy im się spać chce. Nawet żeby towar mieli nie wiadomo jaki, no to już troszkę przesadzają. No ale nic, nie ma ich co na radiu stresować. Po prostu będzie możliwość. No i tak jadą, nie? Masakra. No nic, zobaczymy, co tu panowie pokażą pod górkę. Nawet się nie bujnęli zbytnio, żeby rozpędzić auta. Dalej 50. Masakra. Oni tutaj staną pod tą górę, serio. Oni tutaj pod tą górkę staną. To jest... będzie dolnia skrzynia i... no bujać, kuźwa, bujać! Masakra. Sorry za wyrażenia, ale nie da się inaczej tego określić. Polacy, LB. Dramat. Dramat, jednym słowem dramat. No nic. Dobra, udało się. Chowamy się, żeby gdzieś nie wyjechali z naprzeciwka. Nocna nie śpi. Jak na razie jedzie się dość fajnie, spanie nie dokucza, chociaż odzwyczaiłem się już od nocek, bo oj w tym roku miałem mało, jakieś tam tak jakoś tak sporadycznie, gdzieś tam o 3 nad ranem się startowało, o 4, ale praktycznie od 10 już dawno nie miałem nocki, ale na razie jest dobrze. Weekend był spokojny, wypocząłem, także można jechać. Jestem już w Koszycach, ładnie, w miarę poszło, jakby nie ten peleton, ale to tam może raptem 5-7 minut straciłem, może nawet nie. Ale jest dobrze, jestem w Koszycach, mam 2:25. Także dobry w miarę czas. Także przelecimy Koszyce. Zaraz będziemy wlatywać na ekspresówkę i jesteśmy u Węgra, zrobimy tylko rozpoczęcie na granicy, także spokojnie gdzieś tam za mola, no spokojnie za mola powinniśmy dojechać, chyba że będzie mnie spanie łamało, no to stanę bez, nie będę się jakoś wysilał zbytnio, tylko stanę godzinka drzemki, zawsze to coś. Będziemy jechać dalej, zobaczymy, bo tam to miejsce, które jadę, no za 9 godzin jest ciężko, chociaż parę razy dojechałem, także pewnie dyszkę trzeba będzie rozmienić, bo to muszę całe miasto, całą Krujnapokę lewą stroną przejechać przez miasto, także jest co do roboty. No, i zobaczymy jak to pójdzie. Na razie musimy jakoś przecierpieć nocną zmianę. Także na razie jedziemy na spokojnie, widzimy się później. Siemka, witam po nocnej. My już zjeżdżamy. Dzisiaj dla odmiany pojedziemy na starego Borsa, na starą granicę. Jak jadę w pierwszą stronę, często, gęsto właśnie jeżdżę na starego, ponieważ czasowo później lepiej wychodzi o 15 minut, ponieważ tutaj lewą stroną no trzeba jednak tą oradę całą przejechać, a to jest 15 minut różnicy, bo sprawdzałem, tak jak dzisiaj każda minuta mi się liczy, więc jadę sobie na starego Borsa, to kolejki rano nie powinno być. No co, nocna jakoś przeleciała.
jakoś w miarę przeleciała nocna zmiana. Już się zaczyna jasno robić. Także już będzie fajnie. I co? No i przeskoczymy granicę. Ujedziemy gdzieś do Kluj na Pogi. Zrobimy 45. No i wtedy resztę. Rozładujemy się i zobaczymy. Albo zostaniemy tam, a jak nie, to jeszcze podciągniemy gdzieś do Turdy. Pewnie tak. No zobaczymy, jak czasowo będziemy stać po rozładunku. Jesteśmy na starym Borsie, kolejki nie ma. Procedury to samo, co i na nowym, pokazywałem już. Także dowody rejestracyjne, dowód osobisty, CMR-ki. Ważymy się do celników, później do ANAF-a, znowu waga. No i granica przerobiona. O tej godzinie jeszcze jest w miarę luźno. Myślę, że tak za godzinę, za dwie będzie na pewno tutaj do wagi kolejka. A powoli. Waga zaliczona. Jedziemy teraz pod celników. O, tak jak mówiłem, nie ma. Jest to jedno auto pod wiatą, drugie za nim, trzecie jedzie przede mną. I ja jestem czwarty. Także przerobimy granicę i jedziemy dalej. Jakoś przeleciała bardzo fajnie, spanie nie męczyło. Co, dojeżdżamy do firmy, 650 km zrobione. No i co, zarwaliśmy dyszkę, ale dosłownie podstawię się pod rampę, to będę miał jakieś 9,05. To nic, rozładujemy się i jeszcze podciągniemy te 55 minut w kierunku Turdy. Zawsze to jutro bliżej i więcej później zostanie mi na powrót. Także lajtowo fajnie. Pogoda fajna, 8 stopni. Wczoraj jak wyjeżdżałem w nocy, to u nas jeszcze padał śnieg. Troszkę tam nasypało, bo nawet dzwoniłem do domu, to troszkę posypało, pobieliło. A tutaj fajnie. Także co? Zaraz podjeżdżamy pod biuro, biorę dokumenty, już mam przygotowane i zarejestrować się
przeważnie od strzała zawsze podstawiam się pod rampę. 10-15 minut i wypad. I będziemy lecieć dalej. Jeszcze te 55 minut podlecimy. Dzisiaj coś pewnie poćwiczymy. W sumie niedaleko mam siłownię tego parkingu, którego będę stał. Także zobaczę, jak będę się czuł na siłach. Może nawet się przejdę. No i widzimy się. Widzimy się później. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo wy pewnie śpicie, ja zaczynam. Oj kurde. Nie, powiem, że nawet pospało. Byłem wczoraj na siłowni, ale nie nagrało się, ponieważ miałem 5% baterii, padł mi telefon. Zapomniałem podładować w samochodzie, nie wiem jakim cudem. Zakręcony trochę byłem. Fajna mała siłownia, tylko taki troszkę za duży tłok. Ale w sumie tutaj niedaleko od parkingu, gdzie stoję. Muszę sobie chyba teraz na sezon letni ogarnąć rowerek. I będę śmigał rowerkiem, bo mam właśnie dużo takich punktów, takich miasteczek, gdzie sprawdziłem sobie. I od parkingów siłownie są maks do 2,5 km. No 2,5 km tak, maksymalnie. No wczoraj miałem 1,8 km, no to nawet 20 minut mi droga na nogach nie zeszła, nie? Także poćwiczyłem trochę, dzisiaj poćwiczymy tutaj w aucie. Kurczę, nie mogę się zebrać. Pokupić ten sprzęt, który mi skradziono na święta. Z paleciarki. To znaczy tak, ciężarki kupiłem. Tylko kurde, nie pasują mi, ponieważ te bity gumiczne, dobrze mówię, bitumiczne. I co, mam tego sporo, ale jakbym chciał przykładowo na klatkę wszystko napakować na sztangę, to musiałbym mieć sztangę minimum, gryf minimum 2, czekajcie, liczyłem to 2,40. No, 2,40, albo nawet i chyba dłuższe liczyłem. No to kurde. Nawet na sam wygląd to. Ja wiem, że to nie ma wyglądać, to ma być praktyczne, ale, no kurde, tamto jakoś mi bardziej pasiło, miałem żeliwne, jakoś fajnie założyłem, nawet te 150 kg to nie było powierzchni ciężaru takiego, tylko raptem taki, nie? No ławeczka mi też strzeliła podczas ćwiczeń, to jeszcze w listopadzie albo w październiku chyba. To ona się już nie nadaje na nic. Muszę zamówić tak samo. Ale teraz mam inne wydatki, więc ratuję się tym, co mam. A powiem wam, że fajnie tak, kurde, gdzieś wyskoczyć na siłownię. Zawsze ten, który jest za kasą, czy jakiś właściciel, zdziwiony, że polski kierowca przyszedł. Kurczę, co tu wbiłem w palca. Przyszedł na siłownię, nie? Dobra. 11 godzin, 14 minut. Dobra, rozpoczęcie. Rumunia. I przerzucamy na młotki na chwilę. Co to się podziało? Coś wbiłem w palca? Nie wiem. Mniejsza z tym. Także. Minutka na młotkach i jedziemy. Dobra, jedziemy. Jedziemy pomalutku. Mamy ile? 400 km? Nie no, 390. No, 400 liczmy na równo. Także z pauzą 7 godzin. Z pauzą 7 godzin. No nie całe na. No tak, jak mówię. Bo muszę być na 8 rano ich czasu. Czyli naszego 7. To jest godzina do przodu. Także na spokojnie. Fajnie, bo pod jedną rampą będziemy zrzucać i pod tą samą rampą ładujemy. Także nawet się nie przestawiamy, tylko fajnie, jakby to tak zeszło im z 30 minut rozładunek, 30 załadunek.
godzina czasu, to by było coś pięknego. No ale być może czasami, no miałem tak parę razy, że w ciągu 45 minut mnie rozładowali i załadowali. Tym bardziej, że nie mam pełnej paki ładunku, tam jest o połowa. Może większa połowa. I powiem wam, że tak troszkę ciulowo załadowane, bo teraz mam na przodzie 9 ton. Zrzuciłem pierwsze miejsce, 3 tony, no i zostało mi 9 ton. No i te w sumie 9 ton, tak może, no nie no, przesadzam, 8200, tak? Dobrze mówię? 8200 mam na... No, zgadza się, 8200. Łyk kawki, ogień, 5 minut, wlatujemy na autostradę. I ogień do samego kanionu. Kolejna nocna za nami. W miarę dobrze przeszła nocka. Nie powiem, że było, jaka była jakaś tragedia. Oczywiście zrobiłem sobie zapas taki, że na pauzie kimnąłem, a chyba z godzinę 20 nawet. Kurczę, no, kręciłem kanion, tylko że w nocy i nie za bardzo tam coś widać. Ale myślę, że teraz jak szybko mnie rozładują i załadują, to będę wracał, to będę jeszcze miał 4,5 godziny jazdy. Także na pewno wam pokażę teraz kanion za dnia. Bo jest na co popatrzeć. W sumie już tyle lat człowiek tutaj jeździ, ale za każdym razem jakoś się jaram tym kanionem, nie wiem czemu. Także 6:18 na ich czas, 7:18 na 8 rano miałem się podstawić. Także jeszcze z zapasem nawet jest. Ojejku. Co zjemy? Pewnie jakieś drugie śniadanie, może jakąś delikatną, słabą kawę się wypiję. No i będziemy wracać te 4,5 godziny. Kurczę, i zaś kolejna nocka. 3 nocki będą pod rząd. No ale taki tydzień się trafił. Nie ma co. Raz jest tak, raz jest tak. Nikt nie powiedział, że życie jest lekkie. Rumuny palą maszyny. Aż siwe dymy z nich idą. Także podjeżdżamy pod Stróża. Jednego z najważniejszych na firmie. To chyba jak wszędzie, na każdej firmie. Buona dominazza! Descarcare Polonia bagaż. Wpuścił nas, jest dobrze. Dobry chłop. No nic, jedziemy pod rampę, rozładunek, załadunek i będziemy wracać. Oczywiście mój tydzień, jeśli nie byłby z przygodami, nie byłby tygodniem, nie? Przyjechałem na firmę, podstawiłem się pod rampę po 10 minutach. Rozładowali mnie w przeciągu 40 minut? Jakoś tak. No ale co?
Okazało się, że nie ma towaru gotowego. I smacznie sobie spałem pod rampą przez 9 godzin. To zaczynało przez 8:30. I dopiero mnie załadowali. Także oczywiście pauzę wykręciłem, no bo jakżeby inaczej. Ale wyspałem się, bo od razu mi powiedziała, że nie ma no bagaż Marfa. Co znaczyło, że nie mają towaru na magazynie. No i co, no kimono i tyle, nie? Właśnie wstałem, załadowany jestem, zaraz idę po dokumenty i będziemy jechać. Także może uda mi się jeszcze nawet nagrać kanion. Może mi się uda nawet jeszcze nagrać kanion za dnia. W sumie nie ostatni film, także prędzej czy później tak na pewno nagram. Ale nie, myślę, że jak ruszę o 16:00, 16, 17, 18, 18:30 wjadę do kanionu. No, to spokojnie. Spokojnie. Jeszcze coś nagram. Spokojnie jeszcze coś nagram. I wam pokażę ten słynny kanion rumuński. Ja dzisiaj nawet wpadło mi w ręce na telefonie. Na takiej grupie na Facebooku ktoś tam dodał, jak wyglądał kanion przez Rumunię w 89. No wtedy to była jazda, teraz to jest luksus. A ja co, no nie wiem, śniadanie, kolację, nie wiem jak to nazwać, wafelki kukurydziane, jakaś szyneczka, pomidor, ogórek. Wyspało, kurde, ręce mnie bolą, barki mnie bolą po wczorajszej siłowni. Chyba przesadziłem. I co? I będziemy jechać. Niestety, moi mili, to jeszcze nie ta pora, żeby o 19 godzinie było jeszcze jasno. Kurde. No nic, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Myślę, że za tydzień będę jechał tak samo na Bukareszt. I uda mi się jechać za dnia, to pokażę wam po części cały kanion. I golonki też pewnie już dzisiaj nie będę zaliczał, bo no kurde, już jest 19 godzina, zanim dojadę na koniec kanionu, będzie 19:40, kurde, no taką porcję kalorii w siebie ładować o tej godzinie. Nie, odpuszczę sobie. Jakby to była godzina 16:15, jeszcze można zjeść, a tak na noc nie będę męczył żołądka. Także co? Także widzimy się jutro. Pewnie na Węgrzech, bo tak myślę, dolecieć na Węgry, za granicę, na parking, na berety, tam jest prysznic, fajnie w miarę, wszystko czysto, także tam dolecę i jutro reszta, także siema do jutra, przede mną jeszcze, ohoho, jazda do drugiej w nocy, także narka, do jutra.
Siemaneczko, siemaneczko. Witam Was w środę. Ja już po pauzie. O, już tam jest chyba 9.010. Wykąpany, pojedzony. Robimy tylko kawusie. I do domu mamy jakieś 5 godzin. 20 minut. Coś koło tego. Stoimy na Węgrzech, na beretach. Podejrzewam, że każdy zna. Jedzonko mają dobre. Parking 10 euro? Czy 11 kosztuje? No nie wiem, bo kartą płaciłem. Czy 11 z obiadem? Prysznic dodatkowo 2 euro kosztuje. No ale to Niemcy je. I co? No jedziemy, rozładunek mamy dopiero na piątek. Na piątek w Strykowie. Także dzisiaj jedziemy na spokojnie do domu na pauzę. Wypauzujemy się. Jutro gdzieś koło 9 godziny będziemy startować. Pokażę Wam, jaka pogoda na Węgrzech. Cieplutko. Także aż głupio, że auto brudne, no ale nic na to nie poradzę. Wczoraj parking był już tak w nocy zapieprzony, że stanąłem sobie tutaj. Także co? Wydmuchałem kabinę, oczyściłem trochę. Oj, i będziemy jechać. Ostatnia prosta i jesteśmy w Polsce. Fajnie to się wszystko udało, fajnie siadło, pomimo to, że trochę mnie wczoraj przytrzymało pod tą rampą. Praktycznie 9 godzin mnie ładowali. To 3 doby i Bukareszt zrobiony. I jesteśmy w Polsce na Barwinku. Komitet powitalny mamy delikatny, to tylko celno-skarbowa. W Lipowicy też tak ktoś tam stoi. No ale tam na spokojnie, pełen legat. 29 godzin będzie, jak zjadę na bazę. Czyli 29 godzin udało się obskoczyć Kluj na Pokę, Bukareszt i wrócić z powrotem. Także dość zacnie, dość zacnie. Oby tak co tydzień. Także zjeżdżam do domu na pauzę. Jutro gdzieś koło 9, 10. Polecimy sobie do Strykowa, w piątek rano zrzucimy, załadujemy i na wieczór powinniśmy być w domu. No i dzisiaj krajóweczka, czwartek, a my dzisiaj w podwójnej. Syn mnie nie opuścił. Jedziemy, Jasiu, razem? I czym to jedziesz? Tirem? Aha, a powiedz, masz takiego malutkiego tira też w domu, jak tata tutaj ma? I czerwonego takiego masz? Aha. Nie ma. Nie ma? To gdzie go zgubiłeś? W domu. W domu gdzieś jest, na pewno jest w domu. No poszukamy. Także lecimy do Strykowa, rozładować Stryków. Później do Uniejowa, w Uniejowie załadujemy i powrót. Także musiałem młodego wziąć dzisiaj, żeby się kawałek przewiózł.
Mama jedzie za nami, także zaraz go przechwyci. A my będziemy lecieć dalej.